Jest, a i mi gadał, że jest polski. Jest! To ja chciałem ci powiedzieć, widzu. Aha, testujemy Grego do Weapons. Podobno plecaczki plus... co? Wampiry. Plecaki plus wampiry w jednym. Łowca, kruk, rycerz. I tyle. Dużo tych klas w sumie tu jest. No dobra, może rycerz na start, co? Bo rycerz to jest taki normal, jakby to powiedzieć, hashtag no... Nieważne. I teraz tak. Rycerz. 5 mocy walki wręcz, 5 witalność, 5% pozyskiwania zasobów. Dzięki Anon, dzięki wielkie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Kruk op. Dziękuję bardzo. Legal Loliwer dał na Goliborde 5 zł, milion lat dziadek, obyś dożył streamowania dla 10 plus pokoleń widzów z czatu z Pasksłowem. No masz rację, dzięki, dzięki. Czekaj. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to dzięki płaci. Bardzo. Kruk, bo fajnie wygląda. SNS o 66 ale aż na tego. 30 zł. Napisz Legion dla dziadka. Legion. Dzięki bardzo, co? Legion. I dobra, gramy rycerzem. Broń początkowa. Krótki miecz, długi miecz, mały topór. Topór bojowy, topór obusieczny. Cep. A i wszystko ma swoje staty, tak? Ale czemu to ma największe staty? A, bo ma mały attack speed, no ale DPS ma największy, czy nie? A nie, nie ma napisanego ile jest DPS-u. Sam se muszę liczyć? No, gra mnie zmusza, żebym coś liczył. Już mnie wnerwili. Dobra, to biorę ten miecz długi. Nie. Tak, biorę długi, idziemy pod asy. A nie, jest DPS. Nie, czekaj. To najwięcej DPS-u ma topór obusieczny. No rzeczywiście jest, jest. A to ma znaczenie, AB? Dobra, luj, zagram losowo. Sąsiadujące bronie dodają pancerz? Aha. W tym plecaku, tak? I nie mam modyfikatorów żadnych. Jezus Maria, ile tu jest... O, ale fajnie się zaczyna gierka. A tu się coś myszką robi, Amy, czy tylko w eku bruździ? To są questy. Żeby odblokować rzeczy dalsze, tak? Jakie studia rzuciłem? O. Ile to ja ich rzuciłem, chłopie? Kto by to spamiętał? Aha, i tak się walczy, po prostu on se walczy, okej, okay. Ja bije AOE. Ej! Spoko. Tylko ten widok, trzeba się przyzwyczaić do niego, bo... O kurde, ten widok będzie giga utrudniał. Fajna grafa, no. Dobra, i teraz tak, mogę kupować... Kupować to, albo kupować itemy. A ile kosztuje? Aha, nie. Wybieram sobie 4 po prostu za friko, tak? I teraz mogę wybrać te. Okej, okay, losu i 5 golda. Mamy 40 golda. Ale pytanie, czy warto brać te same miecze? Czy one się jakoś łączą? Bo to jest długi miecz, a to wielki. Sprzedaj, połącz. 3. Ale nie mam. Aha, nie mam, to nie mam, okej. Okay. No to luj. Dobra, co to jest? Szansa na unik. A, bo tu są jeszcze staty, max zdrowie, okej, okay, moc walki, zbroja. Ale co to było, że... Sąsiadujące bronie, okej, okay, a jakbym przesunął to... I tutaj na dole dał ten toporek na przykład, to będę miał buffa, ta? Albo ten miecz.
Jak go kupić? A, on jest za długi! Raz, dwa, cztery, pięć, sześć. Aha! No to luj. Przyrost doświadczenia, wezmę to. A luj, gramy tak. Za długi huch. A są na przykład bossy w tej grze? Co ileś wave'ów? Czy tam pięter? Ta, okej, okej. Spoko, jak na razie giga dobrze się zapowiada ta gra. Tylko przez ten rzut trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby zasięg wyczuwać tej broni. A to bomba jest? Nie, to są skrzynki po prostu. Dobra, to kupię tutaj i może ten mnie... Aha, bo już go nawet nie ma do tego do wyboru. No dalej. Cześć, to jest ten, co ja mam? Długi? I ja mam długi, biorę. I teraz tak łączy się, dobra, git, git. 66 golda, róg. O kurde, ale zobacz, ale jakbym tak dał, to go tam dam, nie? Więcej beczek. Czy warto beczki brać Amy, czy nie? Kamerę się da zmienić? A na jaką? Na jakiej ty grałeś? Na tej, co ja gram? Czy jest lepsza jakaś? Karmazynowy rapier, obrzeżenie krytyczne, zasięg. Kradzież życia! Ale tylko tej broni, tak? A kradzież życia działa tak jak w Brutato na przykład? Tak, to jak Brotata są te statystyki. Okej. Okay. Sztylet. Nie, nie wiem czy warto... Kurde, różne bronie grać, czy tylko jedną. Może ten rapier jeszcze? A rapier jest jaki? 5. Nie, to i tak go nie zmieszczę, to grajmy po prostu. Jak plecaki z tym ekwipunkiem? No ta, no to ma być plecaki i Brotato wampiry, coś takiego. Z góry bardziej. Taki mówisz? Ej, no chyba lepszy. Diablo 5. Tak, tak, Diablo 5. Już gra za ciebie wszystko zrobi. Bije. Tylko se stoisz w miejscu. Tak jak powinno być. Dobra, jest, jest. I połączyć? Kurde, ale zazwyczaj nie warto od razu łączyć w takich gierkach. O ja pierdziele, nie zmieszczę, źle to zrobiłem. A nie, mogę to tu przesunąć. To zmieszczę. No nie łączę chyba. 4 zbroja minus 2 szanse na unik. No niby ja gram pod zbroję, to może zbroję iść, widzowie? Aluj, pójdę zbroję. Lepiej co? Więcej broni? A no dobra, to muszę się pouczyć powoli. Ale ja i tak na razie wszystko... A nie, już się one-shotuję. A, ja lepiej mieć więcej broni? Okej, okay, czyli... No dobra, to jak mi wypadnie jeszcze jeden miecz, to go kupię i wtedy połączę. Ty, ale giereczka, powiem ci tak, no dobrze się zapowiada, giga dobrze się zapowiada, no. Giga dobrze się zapowiada, giereczka. Znowu przyrost expa, mi się to bardziej z Brotato kojarzy niż z wampirami w sumie. Co to jest? Kradzież życia. Kurde. Może wezmę. I to. A to? 45% prędkości ataku, gdy nieruchomo
Ci sąsiadujące broni otrzymują te same premie. Chyba, że wezmę to, połączę. Ty, mam plan, ale nieruchomo. Ale wydaje mi się to OP. Połącz. No. A. To tak wygląda. I patrz teraz, pyk. I patrz teraz. Pyk. Nice. I teraz to daje boosta, to daje boosta. Zarąbiste. Dzięki. Stefański podkreślenie okay, na Goliborde 5 złotych. Wszystkiego najlepszego, dziadek. Oglądam cię od 3 lat i jesteś moim ulubionym twórcą internetowym z pasjonatem. Dziękuję bardzo. Na koncie X. Dzięki bardzo, doceniam. Dziękuję ci bardzo za tego. Życzonkę i donejcika. Dziękuję. Jak najwięcej na broń w EQ to widać. Jak, czekaj, jak co? Jak najedziesz? A. A, no to rzeczywiście jak brotato. Że ostrza i stabilne, o to ci chodzi. I to ma też ostrza i teraz są dwa, okej. Okej. A to ma ostrza też i stabilne, czyli jak to on, to w teorii powinienem też to grać. Plus 5 witalności za każdą. Ja tego nie zmieszczę tutaj chyba. Czy nie zmieszczę w sumie. To tu nie wejdzie. A, bo to jest 3. Mam plan. A nie, bo to jest 6, tak? Raz, dwa, trzy, tak, 6. Następnym. Chyba, że to od góry da. Nie, czekaj. A da się to tutaj położyć, czy to się sprzeda? A nie, dobra, leży. To A, bo jeden się da item w ten sposób. Kurde. Jeszcze jeden mogę? Gdzie? Gdzie? Jeszcze jeden mogę. Potem możesz dokupić dodatkowe miejsce. A jeden item na razie możesz, okej. Poczekaj. Muszę to szybko ogarnąć. Czy ja dam... Nie, no w tej rundzie chyba tego się nie uda. Chyba, że w ten sposób, pa. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Kurde, no. Ja pierdziele, no. O to mi chodziło. I teraz. No kurde. Pyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz. A, z tamtym mieczem się nie będzie stykać. Ja pierdziele, to ma się stykać, nie? Ja pierdziele, no tak, no. Ale nie, mówię o tym plus 5 witalność. Ale z tym się skaluje. A, nie, to git. Ale z tamtym szkoda, że nie. W ten sposób, teraz. Nie, no dobra, zostawię tak jak jest. Tylko chyba tego lifestyle'a wypiję przy na... Jak to za to włożyć? Nie da się tak... Ja pierdziele, nie da się to za to? No to luj. O kurde, sprzedało się! Czy nie? O to gówno w dupę. To chciałem na potem. No to luj. To ja teraz zostanę w miejscu, powinienem mieć boosta, więc chyba się nie ma co ruszać.
Czekaj, gdzie jest attack speed? Który to jest attack speed? Cienki masa. Wszystkiego najlepszego, obyś przeżył Jezusa, chm, znaczy Barabasza, chm, znaczy święty. Piotra, chm, aluj, wszystkiego najlepszego. Dzięki, dziękuję bardzo, masa, dziękuję. I no, postaram się, no. Może będzie mi to dane. Jak gierka typu Tower Defense? Nie, nie. To jest gierka typu Wampiruchy. Typu Brotato i typy. Pióro do pisania, magiczna moc, szczęście. Czy magicznej mocy? Nie, ja potrzebuję walki wręcz. To też jest ostre, ale ja ostrego to już mam. Aha, bo to się dalej skaluje. Jedną broń za każdych 20 wrogów zabitych tą bronią. A, to serio jest jak Brotato. Bronie takie eteryczne były. Tylko to już chyba za późno na ten item. Bo nie wiem, czy to będzie dobrze zabijać przy tych broniach. To już chyba lepiej w takie rzeczy iść. Szansa na unik i tak dalej. To łapa, pięść, ok. Tutaj exp, a to magiczna moc, nie? Prędkość ruchu i szczęście. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ja pierdzielę, dziękuję bardzo. 40 zł na urodzinowe piccolo. Dzięki wielkie, dobrze. Będzie inwestowane w nie. Ale piccolo to taka trochę sraka, jak lift to jest, nie? Są eteryczne też? Aha, okej. Okay. No tak, tak, od startu. Też mi się tak wydaje, że od startu tak. No tak jak Brotato w skrócie, no. W sumie myślałem, że będę się musiał uczyć tej gry, ale... Ja tak jakby tą grę umiem, bo grałem w Brotato dużo. Więc, no. Nie piję 10 lat piccolo? No tak, jo, jest no. Dobra, i teraz tak. To jest prędkość ataku minus 1 zbroja. W sumie mam dużo zbroi. Chcecie, jaka piccolo to było picie premium tylko na Sylwestra? No tak, tak, no wiadomo. Albo jakieś tam urodzinki. Aha, pazury, okej. Okay. Fajne te pazury. Zagrałbym jakiś build tylko po to. Jak najedziesz na te staty na prawo, jak jesteś po rundzie, to pokazuje, co dane stata daje. W sensie tutaj na przykład atak wręcz zadaje 10 dodatkowych obrażeń. A, okej, 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 o to ci chodzi, dobra. Zakażesz sztylet, moc pocisku to nie. No chyba tę prędkość ataku bym wziął, nawet spoko. To ten lifesteal, nie? Kurde, lifesteal? Ile my mamy lifesteala? 4 tylko. A to co to jest? Nic. Czekaj. Tarcza blokuje. No nie wiem, wezmę ten lifesteal jeszcze jeden. Dużo golda mam, ale nie mam gdzie tego dawać, bo nie mam miejsca. Wiem, wiem, jak lifesteal działa, patrzyłem opis. Dobra, Veigary. Veigary z kosami. Kurde, mam boosta jak stoję w miejscu, ale oni chyba, no, podejdą do mnie. Chociaż lifestealem ja to chyba wyleczę, no. To chyba pieprzyć to, po prostu se stoję. Kurde, fajna giereczka, no. Lubię takie gry. Jakaś pota. A, że leczy jeden, okej. Okay. Seta. Seta poskromiona. Dobra, czekaj. A, tu się powiększa.
Aha. A mogę jakoś zainwestować w rozwój tego miejsca, czy nie? Pieniądze? Nie, o, szkoda. Piórko znowu, nie chcę go. Szybkość ataku podczas ruchu, a to nie dla mnie. Sztylety też ciekawy bildzik by był. Ej, a za levele co ja dostaję, jak wbijam poziom, bo nie widziałem. Statystyki po prostu? Przełącz, co przełącz? Plecak ulepszasz za levela. Aha, dobra, to czyli warto te zwoje grać, żeby jak najszybciej plecak ulepszać, nie? Pozyskiwanie zasobów, dobra, wziąłbym to, to było spoko, ale musiałbym tego dużo nastakować. Ty, to jest spoko. No dobra, grajmy tak, ale bardzo mało tego. Ale ja i tak mimo trzech zwojów wbijam jeden level na pomieszczenie. Dziwne. Strasznie wolno XP mimo wszystko. A, po to daje niezniszczalność. Okej, okej. Kurde, ile mam golda. Dwa levele? Tak, udało się. W końcu. No ale co, dwa levele wbiłem? I tylko cztery? Czyli ja ciągle wbijałem po dwa? To normalnie zalewa. Jest jeszcze jedna portal nieodkręcona. Daj, okej. Ty dziwne, dziwne. Ceny przedmiotów. Kurde. Ceny przedmiotów. Trochę tego. Ale ja mam dużo golda, nie chcę tego. Weźmy może lifesteal jeszcze. Po spożyciu przywraca 40% życia, 5% więcej wrogów na następnym piętrze. Czyli to się jakby włoży do plecaka i to się zużyje i w plecaku już nie będzie w nas jakby po rundzie, tak? Luj, przetestujemy, zobaczymy co się da. Ja je użyć muszę, jak? Gdzie ona jest? Aha, to ja muszę ją kliknąć w plecaku, żeby użyć? Okej, dobra, dobra. A, no rzeczywiście. Nieśmiertelność. Spoko, spoko. Podoba mi się. Spoko, ej, nie rozumiem. Czyli można sobie życia kupować. Dobra, czekaj. Muszę kupić to. Ty, rzeczywiście, cały czas dwa levele kupowałem. 7 witalność, 3 zbroja, ale prędkość ruchu stracę. No nie wiem, czy to brać. Tego expa na pewno bym chciał. Dużo tego nakupowałem, no ale... Wydaje się to git. Broń bym nową kupił, bo już powoli zaczynam tego, nie? Zasięg. Zasięg był spoko, pamiętam. Ale może na razie skip. Moc walki wręcz, dwa zbroje, minus 3 kradzież życia. Kurde, chyba nie. A to? 3 do walka wręcz. A, ja tu mam jedno. Dobra, wezmę. Musimy dużo napieprzać. Będzie git. A, mogłem zablokować ten miecz długi. To bym sobie trzy kupił i ulepszył.
O kurde, o kurde! To boss chyba! Ta? O, chyba Derek. A nie, zabiłem go. Szkoda, że HP nie ma pokazanego ten boss. Czy ja mogę... O kurde. Ja mogę włączyć jakoś, żeby HP było na bossie? Mniejszy. Elita Bobek. A, okej. Okay. Rozumiem, Xamil, widzę, ostro lecisz. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria!